Dzień dobry, witam Was w serii Autohistorie. W serii, w której to właśnie Wy jesteście bohaterami, czyli Wasza pasja do motoryzacji. Za pomocą telekonferencji łączymy się i zaglądamy do Waszych garaży, oglądamy Wasze samochody i to Wy się dzielicie swoją miłością do motoryzacji. To jest piękne i to jest nieprzewidywalne. Wystarczy wysłać maila na autohistorie@gmail.com. Partnerem tej serii jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl. Warto tam zajrzeć, bo prędzej czy później i tak każdy z Was będzie musiał ubezpieczyć samochód. Warto tam zajrzeć, bo przygotowana jest dla Was specjalna oferta. Jeśli skorzystacie z tego linku, który jest poniżej w opisie, oprócz fajnej oferty ubezpieczenia, dostaniecie 150 zł tak zwanego cashbacku, czyli 150 zł wróci na Wasze konto. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Strzelające konfetti oznacza, że bonus w wysokości 150 zł został dla Was aktywowany. Ja zrobiłem kalkulację dla Jaguara XJS z 4-litrowym silnikiem. Koszt rocznego ubezpieczenia to 490 zł i 150 zł, które wróci na konto. Jeśli jeszcze nie kończy Wam się ubezpieczenie, i tak warto zrobić taką kalkulację, bo wtedy te 150 zł będzie spokojnie czekało na Waszą umowę. Cześć! Cześć. Cześć. Słuchaj, ty się zgłosiłeś do Autohistorii ze sprzętem, który, jak przeczytałem tego maila, od razu wiedziałem, że w ogóle jest fajnym strzałem w dziesiątkę z prostego powodu. Bo ja osobiście też bardzo bym chciał się o nim czegoś więcej dowiedzieć. Bo znając sporo polskich pojazdów na temat twojego, nazwijmy to Fiata, no bo on chyba nosił nazwę Fiat. Tak, to jest Fiat 126P. Wersji? No właśnie, w wersji Wadera, tak? Tak. I powiem Ci, że mało kto wie o tej wersji. Nawet usłyszałem wiele komentarzy, że to jest moje druciarstwo i że to nie jest w ogóle wyrób polskiej motoryzacji. A to naprawdę inżynierowie stworzyli dzieło sztuki. I to naprawdę wyszło z polskiej fabryki w Mikołowie, z firmy Fibra Studio. Słuchaj, ale to ja nawet nie wiedziałem, że on miał taki napis Wadera z przodu na masce. Tak miał. Wiesz co, w domu, to pobiegnę szybko, mam zdjęcia zrobione przez mojego przyjaciela na aparacie analogowym z Poznania, jak był wystawiony do sprzedaży. Powiedz mi tak, które to były lata stworzenia tej karoserii i o co w tym wszystko chodzi? O co w tym wszystkim chodziło? No, Polak zawsze jest przekorny i chciał zrobić coś lepszego i naprawdę się udało. Z malucha zrobili terenówkę, ale powiem szczerze, że wyjechać nim na teren, to wolałbym łazem jednak. Jak rozmawiałem z wieloma chociażby leśnikami, mówili, chciałbym Ładę Niwę, ale maluchem po lasach fajnie się jeździło, bo był dociążony tył, lekki przód i on wszędzie wjeżdżał. Tak, no po lesie można by było tym jeździć, ale powiem Ci, że w tamtych czasach, jeśli taki maluch nowy kosztował 10 tysięcy złotych, to ten maluch po przerobieniu, i co ciekawe, one były przerabiane na nadwoziach kupowanych z rynku wtórnego. Mhm. Czyli był taki maluch rozbity, panowie inżynierowie jechali, kupowali i robili coś takiego. Czyli to nie było jakby powiązane z fabryką w Bielsku, że oni na przykład brali część produkcji na swój... Nie. Okej. Okay. Tak jak Bosmal, którego wszyscy znamy, był robiony na nowej bazie, tak to było robione na bazie samochodu z rynku wtórnego. I dokończę myśl. Jeśli ten nowy kosztował 10 tysięcy, to ten po przerobieniu kosztował około 45. Ilu? I tak naprawdę 45. 4,5 razy więcej? Tak.
Ja się... 4,5 razy więcej. I dlatego tego tak mało było sprzedanego, bo to kupowali ludzie majętni, no i chcący się pokazać czymś innym na tej biednej polskiej ulicy. Teraz tak, posłuchaj. Tak, dwa. Bosmali, czyli maluchów w wersji cabrio, wyprodukowano, liczy się, że około 500 sztuk. Tak. Ile wyprodukowano tych maluchów? Z tego, co ja wiem, wyprodukowano ich około 20 sztuk. Ja doliczyłem się 28, bo to było produkowane w Mikołowie, w Warszawie, z tego, co wspominałeś kiedyś, oraz w firmie handlowej Batek w Krakowie, bo oni wykupili laminaty z Mikołowa i sami produkowali. A to jest piękne, bo to jest kolejny polski samochód, w którym mówi się, że wyprodukowano go tyle, ale nagle okazuje się, że numerów nadwozia było znacznie więcej. Tak, no to polska rzeczywistość. Aha, jeszcze co ciekawe, przelecę, o, tu 125. Koło zapasowe, żeby było pięknie, jest umieszczone z tyłu. Ale on jest świetny, on jest piękny, powiem ci. Naprawdę mi się strasznie podoba. I aż żal, bo tych samochodów praktycznie się nie zachowało. Zobacz, to, ty masz ten jeden egzemplarz, znasz jeszcze jakieś? Ile zostało wader, zachowało się do dnia dzisiejszego? Bo twoja jest w pięknym stanie, jest w ogóle fabryczna, jest z tymi fabrycznymi naklejkami, jest, no, no jest przepiękna. Ile ich zostało do dziś? Zgadnij, wyprodukowano, załóżmy, 28 sztuk. No. Ja wiem jeszcze o dwóch i to powiem ci, zajmie to parę sekund, zanim je zobaczysz. Uwaga. Stałeś się, rozumiem, potentatem Fiatów 126 Wadera. Tak, jestem potentatem. Małe muzeum Wader. I jestem z tego dumny. Ale, zobacz, ale ja patrzę na ten żółty na przykład, bo na tym żółtym teraz doskonale widać kształty, wiesz, tej karoserii, tych błotniczków napompowanych, proporcje i tak dalej, i tak dalej. Jakie to było ładne auto. Są to bardzo przyjemne samochody, fajnie się nimi jeździ. No i cóż, no, zapraszam ciebie też na przejażdżkę, a kiedyś będziesz przyjeżdżał obok mnie. Ale powiedz mi, silnikowo, zawieszeniowo, to były jakieś modernizacje i zmiany, czy nie? Zawieszenie nie, natomiast tak, to co rozmawialiśmy, koła trzynastki, co powoduje, że ten samochód jest wyższy, przeszły ma. Zmieniano hamulce na tarczowe, jak ktoś chciał. Wiadomo, silnik malucha można było wzmocnić do iluś tam koni więcej. Akurat te z tyłu jeszcze nie mają koła zapasowego, bo to jest świeżo co upieczony samochód po naprawie. Silnik jest zwykły, maluch. Dobra, a pod spodem były jakieś dodatkowe płyty na przykład, żeby były bardziej terenowe, dzielne terenowo, czy nie? Nie, można to wzmocnić. Ja osobiście wzmocniłem ten samochód, żeby było bezpiecznie. Okej, okay. A dlaczego, powiedz mi, ten samochód, bo według mnie to auto, jakby wiesz, jako polski patent, mogło być super fajnym sukcesem, przede wszystkim międzynarodowym, jako wiesz, taka fajna zabawka na... Konkurencja dla Bosmala. Z jednej strony konkurencja dla Bosmala. Ale wyobraź sobie, nie wiem, na greckich wyspach, czy na czymś, to jakie małe Suzuki Jimny, wiesz, które jest tańsze i jeżdżące. Może to ludzi mieszkających za granicą nie przekonało, bo jednak samochód zbudowany na bazie samochodu pozyskanego z rynku wtórnego, to nie czarujmy się. Maluchy były takie, jakie były. Masz rację. Gniły. I to był ich minus. I drugim minusem była cena. Masz rację, a potem zresztą w przypadku Bosmala, Bosmal został utopiony przez normy, które weszły przecież w Niemczech chociażby i to samo się pewnie dotyczyło Wadery. Tak, wiesz co, mogę zaraz przynieść, bo powoli zrywa, mogę przynieść
kartotekę mówiącą, że ten Maruch został przerobiony oryginalną z Mikołowa. No to zaraz mi dołączysz to na tym, ja to pokażę na tak zwanych przybitkach, aby pokazać właśnie to. W Mikołowie to była prywatna inicjatywa, to był taki prywaciarz, który to robił, czy to był jakiś zakład państwowy? Nie, to był zakład, to nie był prywaciarz. Prywaciarzem już był ten Bartek, który odkupił część gotowych laminatów. Ten Stakowa. Także to była instytucja. Oni to pięknie opatentowali. Samochody są dopuszczone do ruchu. Przeszły wszystkie testy wytrzymałościowe, testy Łosia i nie tylko. No i cóż, tylko czekali na sprzedaż, no ale lata 90. no to zalewały nas samochody już z zachodu. I stało jak się stało. No i jeszcze raz, po raz trzeci powtórzę. Cena zabiła. Tak naprawdę przeróbka nie jest jakaś tragiczna, bo to są tylko laminaty, które się nakłada na karoserię, przedłuża się niektóre elementy, skraca i to cała filozofia. Ale dzieło, jakie stworzyli, bajka. Nie, no bajka, tylko 4,5 razy więcej niż Fiat fabrycznie nowy, no to już robiło niestety gigantyczną różnicę. Super, ja Ci bardzo dziękuję za to, że pokazałeś nam ten sprzęt, bo to jest w ogóle coś niesamowitego. Przefajny samochód, o którym kompletnie, powiem Ci szczerze, zapomniałem, wiesz, o jego istnieniu, bo faktycznie nie widzi się jego nigdzie, ani na zlotach, ani na spotkaniach, ani na ulicy, a szkoda, bo to jednak tak czy siak kawałek polskiej historii. Tak, dokładnie. Jeśli będzie możliwość erraty legendy PRL, to zapraszam. Dobrze, a ja zawsze bardzo chętnie się przejadę Waderą. Dziękuję Ci wobec tego serdecznie. Trzymaj się. Powiem ci tylko tyle jeszcze na koniec, że moja wiedza na temat Wader zaczęła się 4 lata temu i ja jechałem obejrzeć Bocmala, a moim oczom w krzakach zarośnięty wyłonił się właśnie ten oto pojazd. Znaczy, a tutaj chciałem podziękować panu z Irlandii, panu Stanisławowi, który mi sprzedał tego. I przyjechał z wysp. Był zielony, a jest czerwony. A, czyli ty ściągałeś te swoje wadery z całej Europy praktycznie. Tak, ten jest z Włocławka, Irlandia, a ten stał w krzakach 300 metrów ode mnie. Tutaj w Małopolsce. No to jest to piękna historia. I to jeszcze historia. Od kogo? No. I to jeszcze od kogo? No jest RODO, ale to jest osoba publiczna. Od brata Justyny Steczkowskiej, pana Jacka Steczkowskiego. On tym jeździł. A, no widzisz. I on, wiesz co, mało by brakowało, abyś ten samochód w Poznaniu, Poczekaj, bo cię zrywa jeszcze raz. Musisz podejść, poczekaj. Musisz jeszcze raz podejść gdzieś, gdzie jest zasięg. Wady nagrywania w ten sposób się nam pojawiają. Skończyłeś na tym, że to był samochód brata Justyny Steczkowskiej. Jacka, tak. I on chciał jeździć tym samochodem na torze w Poznaniu, ale ze względu na to, że mu podłoga wyskoczyła na ziemię i stał się Flintstonem, więc zrezygnował. Wiesz co, jest to bardzo fajnie, znaczy fajnie, że znalazłeś swoją niszę, bo Bosmali wyprodukowano 500 i dziś te Bosmale ściągane są w ogóle z całej Europy też do Polski z powrotem, bo jednak wiesz, 90%, nie czytam ile, 400 samochodów zostało chyba wyeksportowanych, 100 w Polsce tylko było tych Bosmali, więc bardzo dużo osób kupuje je dziś i sprowadza do Polski. A ty znalazłeś tą Waderę, której było naprawdę bardzo mało i jest bardzo nietypowym, fajnym, ciekawym pojazdem. Super, bardzo się cieszę. Też się cieszę. Dzięki serdeczne, że się zgłosiłeś w Autohistoria. I do usłyszenia. Podczas tej pandemii i do zobaczenia osobiście. Do zobaczenia, trzymaj się. Cześć, cześć, hej. Cześć, pa.